Sebastian Milan dzisiaj hat-trick na twoim koncie. Może nie klasyczny, bo nie w ciągu 45 minut, niemniej to chyba przyjemnie, nie przypominam sobie hat-tricka w twoim wykonaniu i nie jestem tu złośliwy w tym momencie. No ja też nie, bardzo się cieszę, naprawdę było fantastycznie, że tą jednostkę treningową dzisiaj mogliśmy na meczu i przećwiczyć pewnie wiele elementów, bardzo się cieszę, fajnie nas tu przyjęto, było dużo kibiców Lechii Gdańsk, no fantastyczna sprawa. My skoncentrowani byliśmy od początku do końca i myślę, że dla kibiców widowisko mogło się podobać. No właśnie, bo widowisko trzeba było tu stworzyć i stworzyliście zarówno do przerwy, jak i po przerwie solidarnie po 8 bramek strzelonych, jedna ładniejsza od drugiej. No ale jak spytałem trenera, która najładniejsza, no to powiedział ta numer 16. To bardzo mi miło. No przede wszystkim rzeczywiście, no my graliśmy dla siebie po to, żeby być coraz lepiej przygotowanym do kolejnego meczu, bo to jest rytm meczowy zachowany, a drugie graliśmy dla kibiców, żeby jak przyszli dzisiaj na mecz, żeby stworzyć im fajne widowisko, żeby mogli nas zobaczyć w jak najlepszej formie. Mam nadzieję, że dzisiaj się to udało i zawsze będę miło wracał tutaj. Uciekasz od tego rzutu wolnego, od tego to opowiedz, chociaż no, chciałeś, żeby piłka wpadła tam, gdzie właśnie wpadła? Tak, na początku miałem jeszcze pierwszego wolnego z drugiej strony, ale troszkę za blisko i źle to uderzył, ale drugi był naprawdę już fajny. Mam nadzieję, że to nagrałeś i że puścisz naszym kibicom, że będą mogli też zobaczyć, a ja sobie go zasejwuję i będę miał na pewno w swojej bibliotece.